Dobry wieczór Państwu. Witam na kolejnym wykładzie 30. edycji festiwalu Ars Cameralis. W tym roku edycja poświęcona jest tematowi kosmosu. Ja nazywam się Andrzej Burszta i z przyjemnością przyjąłem zaproszenie, żeby wygłosić w ramach tej edycji festiwalu wykład poświęcony właśnie jednej z takich kosmicznych powieści fantastyki naukowej, amerykańskiej fantastyki naukowej. I dziś będę opowiadał o książce Lewa ręka ciemności autorstwa Ursuli K. Le Guin. Książki z 1969 roku, więc niewątpliwie też już klasycznej książki dla fantastyki, światowej, amerykańskiej w szczególności. I też książki pod wieloma względami kultowe, jakkolwiek to określenie kultowe w dzisiejszych czasach jest mocno często na wyrost używane, to wydaje mi się, że opowieści Ursuli Le Guin można akurat powiedzieć, że jest powieścią kultową i to z wielu względów, o których mam nadzieję dzisiaj o wielu z nich będę opowiadał. Także tak tytułem wstępu, sama ta powieść, tak jak mówię, wyszła w 1969 roku. Była jedną z, nie była pierwszą powieścią Ursuli Le Guin, ale była jedną z takich kluczowych pozycji, które ugruntowały jej pozycję jako po pierwsze właśnie niezwykle oryginalnej pisarki zarówno fantasy, jak i science fiction. Publikowała w tych dwóch przede wszystkim gatunkach, ale też przede wszystkim jako takiej pisarki, która wyszła poza fantastykę, została też dobrze przyjęta przez tak zwany mainstream. Lewa ręka ciemności zdecydowanie była jedną z tych powieści w jej dorobku, która się przysłużyła do tego, że Ursula Le Guin z tego fantastycznego świata też przeniknęła do świata literatury pięknej, też do świata akademii. Jest to jedna z takich powieści bardzo cenionych przez badaczy fantastyki, przez literaturoznawców, przez antropologów, socjologów, psychologów. Także też mam nadzieję dzisiaj to trochę pokażę tą wielowymiarowość tej powieści, przy czym oczywiście w ramach jednego wykładu wszystkich wątków nie da się poruszyć. Zaproponuję pewną taką swoją interpretację, czy pewną taką swoją drogę poprzez tę powieść. Będę też się posługiwał cytatami, fragmentami tej powieści, żeby jakoś tak połączyć trochę. Wiadomo, zawsze wykłady o opowieściach są o tyle trudne, że część z Państwa może czytała, część nie, więc mam nadzieję, że uda mi się jakoś tak to poprowadzić, żeby wszyscy coś interesującego usłyszeli o tej powieści. O samej Ursuli Le Guin też można by oczywiście osobny wykład, o samej jej sylwetce i biografii i jeśli chodzi o takie najistotniejsze informacje, to właśnie oprócz Lewej ręki ciemności, która, tak jak powiedziałem, wpłynęła na zbudowanie jej pozycji jako młodej pisarki, młodej stażem przynajmniej, bo zaczęła publikować już po 30 grubo, to oprócz tego znana jest z cyklu Ziemia-Morze, z cyklu fantasy, pierwszy tom tego cyklu Czarnoksiężnik z archipelagu. W Polsce ukazał się w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka, co też na pewno przełożyło się na duży sukces tej powieści, czy też dużą po prostu sympatię do tej powieści czytelników. I Czarnoksiężnik z archipelagu jest tą powieścią, która z kolei sprawiła, że często właśnie Le Guin wymieniana jest jednym ciągiem z Tolkienem jako twórczyni fantasy. Chociaż to fantasy, które ona proponowała w Czarnoksiężniku, czy w ogóle w całym cyklu o Ziemiomorzu, jest zupełnie innym fantasy, posługującym się inną wrażliwością, innymi źródłami inspiracji niż to fantasy tolkienowskie i w tym sensie też bardzo takie oryginalne. I to, co łączy i właśnie to zainteresowanie, inspiracje w Ziemiomorzu i to, skąd bierze się Lewa ręka ciemności, to jest oczywiście też rodzina, w jakiej wychowała się Ursula Le Guin. Była ona córką, wychowała się w domu antropologów, była córką Alfreda Krebera i Ursuli, przepraszam, Teodory Kreber. Alfred Kreber był amerykańskim antropologiem, należącym przedstawicielem do amerykańskiej szkoły antropologii, uczniem Franza Bossa.
Z kolei jej matka była autorką takiej książki dosyć głośnej w latach 60. Ishi, Człowiek dwóch światów. I jakby dojrzewanie w domu antropologów bardzo wpłynęło oczywiście na zainteresowania Ursuli Le Guin, przede wszystkim na jej otwartość wobec różnorodności, wobec też fascynacji po prostu odmiennymi kulturami, odmiennymi społeczeństwami, wierzeniami. To wszystko i literatura zawsze jest jakby tak naprawdę przepojona taką fascynacją innością, szacunkiem wobec inności, no ale też przede wszystkim chęcią zgłębienia tego, jak może wyglądać porozumienie pomiędzy bardzo różnymi światami, różnymi kulturami, społeczeństwami, a w języku fantastyki zazwyczaj ubieranymi właśnie w metafory obcego, obcej planety, tak, to o czym też będę dzisiaj opowiadał. Natomiast w odróżnieniu od wielu innych pisarzy i pisarek fantastyki, w centrum jakby zainteresowań Le Guin zawsze jest człowiek, nie jakaś taka figura obcego, nie, która, tak, takie figury, które znamy z fantastyki, nie, u niej zawsze człowiek jest w centrum i to jest i tak naprawdę, tak upraszczając, główny temat zainteresowań przez wszystkie lata twórczości, a publikowała praktycznie do śmierci, zmarła parę lat temu, w 2018 roku. Jej twórczość, oprócz właśnie powieści science fiction, powieści fantasy, pisała też wiersze, eseje, powieści dla dzieci, dla młodzieży, parała się też tłumaczeniami, była też recenzentką, polemistką zagorzałą, także naprawdę niezwykle ważna postać dla literatury amerykańskiej po prostu, nie tylko dla fantastyki. Labirynt ciemności, która się w 1969 roku ukazała, dobrze pokazuje ten moment dojrzewania fantastyki w tym okresie w Stanach Zjednoczonych. W tym sensie, że taką ewolucję, czy też przemianę, którą ten gatunek przechodził, w pewnym sensie dorastając, tak ucząc, autorzy uczyli się nowych stylów pisania, jakby też czerpali z inspiracji z innych gatunków, wpływ postmodernizmu, to wszystko oczywiście odbijało się w tej fantastyce i Labirynta ciemności zdecydowanie, jeśli chodzi o zakres tematyczny i też o pewną taką dojrzałość formalną i odwagę w eksperymentowaniu, z pewnością tą właśnie taką fantastykę dojrzałą pokazuje, chociaż równocześnie jest to taka opowieść bardzo utrzymana w takim niespiesznym tempie, w tym sensie też dosyć oryginalna, pozbawiona jakiejś takiej spektakularnej akcji, stanowi takie bardzo złożone i rozbudowane studium kulturowej konstrukcji płci. I to jest ten główny temat i też ten za sprawą jakby poszukiwań w tym temacie ta powieść cieszy się do dziś uznaniem. I dla ówczesnych czytelników, dla czytelników, którzy się tą powieść poznali w latach, późnych latach 60., to na pewno był to szok poznawczy, bo to nie była typowa tematyka. Płeć, seksualność to nie była typowa tematyka poruszana przez pisarzy tego gatunku. Główny bohater tej powieści, Genli Ai, jest wysłannikiem ekumeny, która jest taką liberalną federacją planet, pomysłem Le Guin, spajającym kilka powieści z tego cyklu. A więc ta ekumena jest taką właśnie federacją planet, zrzeszającą wszystkie zamieszkałe planety w tym wszechświecie, który ona powołała do życia. I wszystkie te planety zostały przed wieloma tysiącami laty skolonizowane przez taką jedną cywilizację, cywilizację Haim, która następnie pozostawiła każdą z tych planet osobna, pozwalając każdej planecie ewoluować, tak rozwijać się w odosobnieniu. I po wielu właśnie tych tysiącach lat te z tych planet, które osiągnęły możliwość tak podróży z prędkością światła, tak zaczynają się porozumiewać i tworzą właśnie taką unię planet, takie bardzo utopijne, międzykulturowe, liberalne wyobrażenie o takiej federacji, która ma właśnie pomagać sobie nawzajem. I główny bohater Labirynt ciemności jest wysłannikiem ekumeny, wysłannikiem tej organizacji. Zostaje wysłany na planetę, która niedawno została odkryta i jest w porównaniu z większością tych planet ekumeny jest o wiele mniej zaawansowana technologicznie, cywilizacyjnie, jest takim pewnym peryferium, jeśli myśleć
takich kategoriach centrum, peryferia. I on tam zostaje wysłany jako taki pierwszy oficjalny przedstawiciel tej planety. Jego głównym celem jest poznanie tej kultury, poznanie kultur tej planety i przekonanie ich o konieczności dołączenia do ekumeny, że w pewnym sensie jest to kolejna potrzebna droga na drodze dla ich rozwoju, tak, dołączenie do ekumeny. Oczywiście sam ten pomysł ekumeny, który Le Guin rozwijała w bardzo różnych powieściach, które się tam niekoniecznie łączą fabularnie ze sobą, tylko właśnie tą główną ideą, głównie służył jej po to, żeby eksplorować tą kulturową różnorodność ludzkich społeczeństw, ujmowaną przy pomocy różnych metafor, który przybliża jej powieści i opowiadania do takich eksperymentów myślowych. I właśnie dzisiaj chcę opowiedzieć o tym, jakiego rodzaju eksperymentem myślowym jest Lewa Ręka Ciemności. Zacznę może od kilku słów o samej konstrukcji powieści, bo ona pod tym względem też to, jak ona jest napisana, jak jest skonstruowana, też ją bardzo wyróżnia na tle fantastyki tamtego okresu. W tamtym czasie większość powieści science fiction, szczególnie tych na amerykańskim rynku, rzadko kiedy zaskakiwała pod względem formalnym. Były to zazwyczaj takie opowieści pisane według jednego klucza, narracja takie awanturnicze, o podboju kosmosu, o walce z obcymi, taka cała tradycja też pulpowej fantastyki. Cały czas dosyć silnie się trzymało, oczywiście u części pisarzy, to też mówię tutaj pewnym takim uproszczeniem. W porównaniu z tym Lewa Ręka Ciemności jest skonstruowana inaczej, tak? I w pewnym sensie ona musiała stawiać czytelnikom w tamtym czasie opór, bo zamiast takiej prostej, linearnie poprowadzonej intrygi mamy tu do czynienia z przemyślaną konstrukcją, korzystającą, co ważne, z różnych gatunków, z różnych typów też wypowiedzi. Całość jest opowiedziana w formie retrospektywnego raportu, jaki Genli Ai, ten protagonista, składa na ręce przedstawicieli ekumeny. Pisane w pierwszej osobie rozdziały tego raportu przetykane są krótszymi rozdziałami prezentującymi fragmenty notatek terenowych poprzednich badaczy tej planety, ale także fragment takimi krótkimi rozdziałami przedstawiającymi fragmenty legend, mitów, podań Getańczyków, mieszkańców tej planety. A więc taką fragmentami, które przedstawiają taką spisaną wiedzę o ich kulturze bazującej na słowie i na tradycji oralnej. A w późniejszych partiach powieści do tego jeszcze dochodzą rozdziały, które są pisane, które są jakby dziennikami drugiego z bohaterów, który pochodzi z tej planety, jest mieszkańcem tej planety. Więc taka, a nie inna konstrukcja tego tekstu, gdzie właśnie z jednej strony mamy narrację retrospektywną, a z drugiej strony te fragmenty podań, fragmenty legend i tak dalej, tak jak mówię, stanowiła wyzwanie, ale też jest bardzo ciekawym zabiegiem, bo za pomocą takiej, a nie innej konstrukcji Le Guin w pewnym sensie zaprasza nas jako czytelników, żeby się aktywnie włączyć w tę przygodę tak naprawdę, którą przeżywa Genli Ai. Tylko nie jest to taka typowa przygoda awanturnicza, tylko jest to przygoda pogręcona na poznawaniu tej innej kultury i te fragmenty mitów, fragmenty ich opowieści, one służą temu, żeby odsłonić nam, czytelnikom, również to, co on stara się zrozumieć, tą inną kulturę, którą stara się, tak jak antropolog, po prostu zbadać, spisać, zrozumieć, zinterpretować. Więc podobnie jak główny bohater, jako czytelnicy jesteśmy wrzuceni w ten antropologiczny teren, tutaj tak kosmiczny antropologiczny teren, metaforycznie rozciągnięty na całą planetę Zima. I zmuszeni jesteśmy właśnie razem z nim rekonstruować tą kosmiczną antropologię inności. A drugi znaczący aspekt tej konstrukcji jest taki, że mimo tego, że Genli Ai jako narrator na początku wydaje się być właśnie mówić takim rejestrem naukowym, obiektywnym, racjonalnym, tak takim rekonstruktorem tego, co się wydarzyło, interpretatorem tego, co się wydarzyło, co przesłania przez jakiś czas zapewne czytelnikom fakt, że jest on równocześnie takim niewiarygodnym narratorem. Nie w tym sensie, że nas oszukuje, że zataja przed nami jakąś wiedzę, tylko że on sam pewnych rzeczy nie rozumie z tego, co mu się wydarzyło i mimo, że opowiada o tym już z perspektywy czasu, tak retrospektywnie,
to te różne właśnie, te różne takie nieścisłości albo właśnie braki w jego wiedzy albo niezdolność do zrozumienia pewnych rzeczy, które być może my jako czytelnicy zaczynamy rozumieć prędzej od niego, sprawia, że ta konstrukcja pod tym względem też jest ciekawa, że ona podważa ten taki racjonalny właśnie dyskurs naukowy i stawia znowu w centrum opowieści tego, kto tę opowieść opowiada. I że tak naprawdę ważniejszy od przedmiotu opisu tej kosmicznej antropologii jest sam antropolog, który tę opowieść snuje. I to jest taki pomysł, do którego wrócę na sam koniec. Właśnie ta jakby figura antropologa bardzo dobrze służy tutaj, pomaga tak naprawdę opowiedzieć o tym, o czym jest ta fabuła bez wchodzenia w szczegóły tego, co się wydarza konkretnie, ale też można patrzeć oczywiście na to, co się, na całą tą jakby ideologiczną czy polityczną płaszczyznę tej powieści, tylko też na pewno taką powieść o pewnym projekcie kolonialnym, że ekumena też może być w ramach takiej logiki centrum peryferii postrzegane jako to takie potężne, hegemoniczne centrum, które próbuje nie tyle podporządkować, co skusić to peryferium, tą słabszą, mniej rozwiniętą planetę, żeby dołączyła, tak, do tego większego ciała. I w tym sensie Genli A jako autor raportu miałby też służyć, miałby też pełnić funkcję właśnie w pewnym sensie takiego dyplomaty, ale też tłumacza tej kultury, tak, uczyć jak w pewnym sensie zrozumieć tę kulturę, żeby móc ją wykorzystać w pewnym sensie. A jednocześnie, jak pokazuje cała opowieść, mimo swojego przygotowania do bycia tym dyplomatą, tym pierwszym reprezentantem ekumeny, Genli Ai podnosi pewną porażkę, bo nie, chociaż długo sobie z tego nie zdaje sprawy i my jako czytelnicy również dosyć późno rozumiemy, że ten jego autorytet nie jest do końca budowany na prawdziwej zdolności rozumienia inności, że on też podnosi pewną porażkę, jeśli chodzi o właśnie o próby zrozumienia, na czym polega obcość Getańczyków. Na czym, a może nawet nie tyle na czym ona polega, tylko jakie są konsekwencje tej obcości. No i tak główny pomysł Ursuli Le Guin stojący za samą tą, za powstaniem tak naprawdę tej powieści, to jest pomysł na to, żeby przedstawić społeczeństwo radykalnie obce pod względem biologicznym od reszty ras ludzkich, które zamieszkują ten wszechświat ekumeny. Więc Getańczycy, chociaż z pozoru się niczym nie różnią od pozostałych ludzkich ras, które zamieszkują te inne światy, są jednak w znaczącym aspekcie inni, radykalnie inni, bo są społeczeństwem hermafrodycznym. Społeczeństwem właśnie hermafrodytów, takich postaci androgenicznych, nieposiadających płci. Tak? Le Guin tutaj głównym jej, tak, tą metaforą stojącą za lewą ręką ciemności jest próba wyobrażenia sobie, jak wyglądałby świat, w którym nie byłoby pojęcia płci, tak jak my rozumiemy pojęcie płci. Tutaj ten fragment, który wrzuciłem, to jest fragment właśnie jednego z tych rozdziałów, gdzie nie jest to narracja prowadzona przez Genli Aja, tylko właśnie jest to fragment notatek polowych spisanych przez jakąś wcześniejszą badaczkę, która w tajemnicy tą planetę badała, która opisuje właśnie, na czym polega cały ten system biologiczny, tak, biologiczno-reprodukcyjny Getańczyków. I tu na planecie Getę miesięczny cykl płciowy każdego mieszkańca składa się z długiego okresu someru, takiego seksualnego uśpienia, oraz ledwie kilkudniowego okresu kemer, tak nazywa się w tym języku. I to jest taki okres rui, tak jest charakteryzowany, podczas której osobnik przyjmuje na jakiś czas jedną z dwóch płci, co oznacza wykształcenie odpowiednich genitaliów. Wybór jest losowy i wcale nieostateczny. Getańczyk mężczyzna może w trakcie następnego okresu kemmer stać się kobietą i na odwrót kobieta w następnym miesiącu może tak przyjąć postać mężczyzny, tak, przynajmniej jeśli chodzi o genitalia. Jeśli dochodzi do zapłodnienia w tym okresie kemmer, to osoba zachodząca w ciążę pozostaje
w tej fazie przez okres ciąży i laktacji, i potem jest określana mianem rodzica cielesnego. Jako, że pomimo, że właśnie to jest to społeczeństwo takiej niestabilnej płci, która przez większą część miesiąca po prostu nie posiada żadnej płci, to jest równocześnie społeczeństwo matrylinearne, gdzie pochodzenie jest właśnie ustalane po rodzicu cielesnym. Pomimo tego, że właśnie ten rodzic cielesny, matka, może w następny raz być ojcem, który spłodzi dzieci innemu Getyńczykowi, tak? Więc ta płynność tutaj jest niezwykle intrygująca i to jest jakby część tej zagadki w pewnym sensie, którą próbuje zrozumieć Genli. I jakby skupienie się na tym pomyśle, na detalach tego pomysłu jest o tyle istotne, że to wokół niego jest usnuta nie tylko fabuła tej powieści, ale w ogóle cały ten eksperyment myślowy Le Guin, eksperyment myślowy, który tak naprawdę wykracza poza samą fantastykę w rejony filozofii, antropologii kulturowej, socjologii. Są też elementy tutaj teologiczne, także jest wiele, wiele do rozpakowania z tak prostej jakby idei. Wyobraźmy sobie świat bez płci. Oczywiście przypominając sobie, że ta powieść wyszła w 1969 roku, to też widać, jaką prekursorką była Ursula Le Guin. Tak w pewnym sensie wyprzedzając tak dzisiejsze debaty, tak debaty od na temat tak odmiennego postrzegania płci i seksualności, na temat wyjścia czy podważenia takiego dominującego dyskursu o binarnym podziale na dwie płcie i przede wszystkim o takim fałszywym założeniu o naturalności tego założenia, że mamy dwie płcie, męską i żeńską i cały świat sprowadza się do tego, tak? Jej powieść w tym sensie jest prekursorska, bo każe się zastanowić nad tym, no właśnie, ale gdyby tak nie było, nie tylko w ramach takiego całkowitego eksperymentu, co by było gdyby, tylko też tak naprawdę, żeby spojrzeć na to, że pewne przecież aspekty tej niestabilności płciowej, nie oczywiście aż tak radykalnie zrealizowane jak na tej planecie, ale że pewne te aspekty w kulturze zachodniej są obecne od zawsze tak naprawdę. Natomiast w ramach tego świata Getyńczycy tworzą społeczeństwo, w którym właśnie przez większość czasu nie istnieje płeć biologiczna. Tak nie istnieje dosłownie, będąc zaledwie potencjałem, który nosi w sobie każdy Getyńczyk. I to jest wiedza, którą Genli zdaje się posiadać od początku i rozumieć ją od początku. On wielokrotnie sobie upomina sam siebie w tym raporcie, że Getyńczycy są istotami androgenicznymi, o takiej migotliwej płciowości i seksualności. Zarazem jednak, chociaż na poziomie intelektualnym narrator zdaje się rozumieć konsekwencje tej odmienności, to na poziomie, to nie potrafi jakby uwolnić swojego myślenia od przekonania, że Getyńczycy, mimo tego, że tej płci nie posiadają, to w jakiś sposób tę płeć performują. I to, jak się okaże w trakcie, w ramach, tak, to co się okazuje w tej powieści, to że to jest jedno z głównych błędnych założeń, które leży u podstaw jego jakby porażki, jego misji do pewnego stopnia. Tak? To założenie, że ta płeć jakoś w jakiś sposób cały czas funkcjonuje w tym społeczeństwie. Też warto wspomnieć, że mimo tej takiej odważnej, radykalnej wizji, to też Le Guin się spotkała już w tamtym czasie z krytyką. Przede wszystkim krytyczki feministyczne miały jej za złe, że mimo tak właśnie odważnego, radykalnego pomysłu, to jednak nie poszło z tym na tyle daleko, że pewne kolejne myślenia sama wpadła. Przede wszystkim decydując się, pisząc tę książkę, używać zaimków męskich do opisania Getyńczyków, tak? Więc mimo, że są to właśnie, że są to ludzie pozbawieni płci, to i sam narrator, ale też inne postaci używają wobec nich zaimków męskich, przez co właśnie ta krytyka sprowadzała się też do takiego pytania, no, co jest tym radykalnego, jeśli czytelnik cały czas czyta o nich przy użyciu tak formy męskiej, więc siłą rzeczy
myśli o nich jako o mężczyznach? Dlaczego Le Guin nie zdecydowała się na przykład pisać o nich jako tylko o kobietach? Albo w ogóle czemu nie się nie zdecydowała na jakieś takie bardziej radykalne użycie jakichś form bezosobowych, jakichś neologizmów? Zresztą to są oczywiście wszystko takie zarzuty, które często się stawia pisarzom i pisarkom, którzy coś nowego proponują. Skądinąd wielu autorów i autorek fantastyki w późniejszych latach, też wymyślając światy, w których płeć jest inaczej skonstruowana, właśnie szło takim tropem, żeby ten język bardziej skomplikować. Chociażby Jacek Dukaj z polskich pisarzy również w jednej ze swoich powieści wprowadził taki język z innymi końcówkami wykorzystywanymi właśnie przez takie istoty, które są pomiędzy płciami. No, Le Guin jeszcze tak daleko w tej wizji nie poszła. Druga rzecz, o którą była oskarżana, to że jest nadal pewna taka wiara w takie esencjalistyczne ujmowanie płciowości w tej powieści, że mimo wszystko ta tożsamość płciowa dzieli się na pół, że w tej fazie Kemmer, jeśli ktoś staje się mężczyzną, to szuka kobiety, jeśli ktoś staje się kobietą, to szuka mężczyzny. I to też było krytykowane za tak pewne nadmierne uproszczenie też, nie oddające też pełnego spektrum jakby doświadczeń. Natomiast będę też starał się pokazać, że to według mnie też jest konsekwencja w pewnym sensie konstrukcji tej powieści opartej na tym narratorze, który opisuje ten świat, ale przemyca przy opisie tego świata swoje własne przekonania. Tak, on jako interpretuje ten świat, narzucając swoje kategorie, swoje narzędzia poznawcze, swoje kategorie opisu do świata, który zupełnie tych kategorii, tym kategoriom umyka tak naprawdę. I w tym sensie on też popełnia błędy takich wczesnych antropologów, którzy korzystali właśnie, którzy próbowali opisać inne kultury przy użyciu właśnie języka, swojego języka, tak? Zupełnie nie myśląc o tym, jak tę kulturę oddać przy użyciu języka tak, tej opisywanej po prostu społeczności. I też oczywiście nie bez znaczenia jest to, że sam Genli ma też taki status specyficzny. Duża część tej powieści dotyczy właśnie tego, jak on przemierza zimę, różne te państwa tworzące tą planetę. I oczywiście jego status w tym całym społeczeństwie też jest inny, bo po pierwsze jest on tym przedziwnym przybyszem z innej planety, co też przez wielu jest w ogóle poddawane wątpliwość, ten fakt, że on pochodzi z innej planety, no ale też przede wszystkim dosłownie i w przenośni jest on jedynym mężczyzną na tej planecie, tak? I w dodatku mężczyzną heteroseksualnym, który na tym świecie funkcjonuje jako dewiant, jako zboczeniec, tak jak ten cytat pokazuje, bo jest zboczeńcem w tym sensie, że z punktu widzenia mieszkańców tej planety ktoś, kto jest cały czas Kemmerze, czyli cały czas jest w rui, czyli cały czas posiada płeć i seksualność, no jest kimś nienormalnym, ponieważ tak jest to właśnie w tym świecie, to jest zupełnie nienormatywne, nienormalne zachowanie, żeby być cały czas upłciowionym i cały czas właśnie seksualnym. Także on w pewnym sensie nie przystaje i do tego społeczeństwa i też jest dosyć taki podejrzany i trochę niebezpieczny dla mieszkańców tego świata. Wbrew temu, że tyle czasu poświęcam na omówienie tej konstrukcji, czy tego pomysłu po prostu, jeśli chodzi o płeć i seksualność, to duża część tej powieści tak naprawdę tym ucieka od bezpośredniego jakby mierzenia się z konsekwencjami tego świata, bo dużo w tej powieści jest takich intryg politycznych, takich dworskich wręcz intryg. Genli Ai jako ten dyplomata najpierw próbuje w jednym z królestw przekonać króla do tego, żeby on jakby stanął na czele i reprezentował planetę w negocjacjach z ekumeną. To w końcu spala na panewce, nie udaje mu się tego króla przekonać. Zwiedza potem tak jakąś inną część tej planety i odwiedza drugie państwo, Orgorein, które pod względem, tak jak tam to było monarchią, to to państwo bardziej przypomina taką socjalistyczną republikę, która jest rządzona przez
kilkunastoosobową radę i tam też on daje się wciągnąć w takie polityczne machinacje, z którymi sobie nie radzi. Nie radzi sobie dlatego właśnie, że mimo tego, że wydaje mu się, że rozumie Getańczyków, że rozumie tę inną kulturę, to tak naprawdę poza tym, że wie o tym, że oni są inni, to nie wie, to jakby nie dociera do niego, jak bardzo ma to wpływ na takie głębokie struktury funkcjonowania tej kultury. Więc w rezultacie daje się po prostu oszukać, daje się manipulować, zostaje uwięziony w takim obozie pracy, w tym drugim państwie właśnie, uznany za szaleńca, za kłamcę i właśnie wysłany do takiego obozu pracy, trochę opisywanego, wydaje się, z dużą jakby inspiracją Łagrami. I stamtąd dopiero zostaje on potem uwolniony przez Estravena, tę drugą postać kluczową dla tej powieści, który staje się jakby takim trochę jego przewodnikiem, przyjacielem i który ratuje go z tego uwięzienia i razem w ostatniej części tej książki udają się w taką podróż wielotygodniową przez lodową północ tej planety, przez taką niegościnną północ i tam w dwójkę jakby przeżywając taki trud walki z tą dziką naturą, no docierają się dosłownie ich przenośni i też docierają do jakiejś konkluzji tej całej historii. Natomiast ta fabuła nie jest aż tak istotna jak właśnie to, że przy okazji tak przeżywania tych wszystkich przygód, czy raczej właśnie ciągle dawania się manipulować i dania się oszukiwać, Genny przy okazji i przy okazji my, towarzysząc mu w pewnym sensie w odkrywaniu różnych aspektów tej planety, no stopniowo jakby rekonstruujemy, na czym polega też to społeczeństwo Getańczyków. I tu jest kilka ciekawych konsekwencji, które Le Guin wywiodła z tej jakby inicjalnej idei, że tam nie ma płci. Drugi aspekt tego jest taki, że jest to społeczeństwo, w którym nie ma wojny. To pozwolę sobie przeczytać ten fragment. Na Getten nic nie prowadziło do wojny. Spory, morderstwa, walki feudalne, zajazdy, wendety, zamachy, tortury i nienawiść. Wszystko to mieściło się w repertuarze ich ludzkich dokonań, ale wojen nie prowadzili. Brakowało im jakby zdolności do mobilizowania się. Zachowywali się pod tym względzie jak zwierzęta albo jak kobiety, nie tak jak mężczyźni albo mrówki. To jest też fragment, gdzie Genly Ai jako narrator tłumaczy nam tak. I tu widać jakby to, w jaki sposób ta powieść jest skonstruowana, że on niby przedstawia nam pewną obiektywną wiedzę na temat tego społeczeństwa, a jednocześnie to, w jaki sposób on to opisuje, ten komentarz dotyczący Getańczyków będących jak zwierzęta czy jak kobiety, też odsłania jakby te pokłady jego własnych myśli, które naprawdę są złączone z tym w taki jakby nierozerwalny splot. No gruncze faktycznie jest to świat, w którym oprócz tego, że nie ma płci, a jest przemoc, ale nie ma wojny, tak? Można kogoś, w sensie zdarzają się sytuacje, że Getańczycy się mordują, że są jakieś rozboje, natomiast nie ma czegoś takiego jak wojna, jako taka idea sama walki, tak, pomiędzy tak naprawdę narodami, tak, pomiędzy jakimiś grupami ludzi. I to jest oczywiście dosyć ciekawy pomysł, trochę zdradzający też taki utopijny wymiar tej powieści, znów chyba odsłaniający też to, że jest to powieść z lat 60., bo oczywiście też pytanie pozostaje, czy to też nie jest zbyt takie esencjalizujące podejście, że czy wojny nie ma dlatego, że nie ma płci, czy dlatego, że nie ma męskości, czy dlatego, że nie ma kobiecości, czy dlatego, że nie ma libido i dlatego nie ma wojny. To są oczywiście wszystko pytania, z którymi nas pozostawia Le Guin. Natomiast sama ta wizja po prostu świata, w którym jest możliwa przemoc, ale wojna jest czymś niewyobrażalnym, też wydaje się szalenie po prostu interesującym. Takim po prostu politologiczno-filozoficznym po prostu zagadnieniem. Z brakiem wojny wiąże się też to, o czym już wspomniałem na początku, czyli że na tle tych innych planet Getten jest taką planetą, którą w pewnym sensie opóźnioną cywilizacyjnie, w cudzysłowie. W tym sensie, że to jest planeta, która nie przeszła rewolucji przemysłowej. Getańczycy się zatrzymali jakby na pewnym etapie, nie rozwinęli
tak bardzo właśnie przemysłu industrialnego, nie odkryli samolotów, samochodów, tak, nie przeszli jakby do tego etapu. Jest to oczywiście jeden z powodów, dla których Ekumena chce ich wciągnąć w tą swoją w Unię, żeby też w pewnym sensie ich pomóc im w tym rozwoju. I tutaj też fragment, gdzie Genli opisuje to, że wiek techniki nadszedł stopniowo, bez rewolucji technologicznej ani żadnej innej. Zima nie osiągnęła w ciągu 30 stuleci tego, co Ziemia osiągnęła kiedyś w ciągu 30 dziesięcioleci. Ale też nie zapłaciła za to ceny, jaką zapłaciła Ziemia. I tu też oczywiście dzisiaj zupełnie inaczej rezonujący taki przekaz w pewnym sensie, znaczy w pewnym sensie, tylko bardzo ekologiczny, komentujący oczywiście. Tutaj Le Guin też po prostu wyobraża sobie świat, który jest wolny od tego wpływu człowieka. I zresztą sam fakt, że ta planeta nazywa się w języku lokalnych, w sensie tych mieszkańców Geten, a przez Ekumena jest nazywany Zimą, bo to jest taka planeta, która jest pokryta właśnie lodowcem. Większa część w sensie tej planety jest pokryta lodowcem. Jest to w ogóle taka mroźna, strasznie niegościnna, taka trudna planeta, jeśli chodzi o te warunki z niskimi temperaturami itd. I to też jest jakaś taka wizja planety, gdzie ludzkość, mimo że spędziła tyle samo czasu, co my na Ziemi, to po prostu nie opanowała tej planety, nie opanowała natury, nie opanowała przyrody przy użyciu narzędzi, techniki, tylko w pewnym sensie egzystuje cały czas w poszanowaniu tych żywiołów, w poszanowaniu tej natury. Także też zupełnie jakby inna wizja tak innej planety, ale też bardzo ciekawie, wydaje mi się, no, korespondująca z dzisiejszymi troskami naszymi, związanymi z naszą własną Ziemią. I z takich ostatnich takich aspektów z tego społeczeństwa Getańczyków, które są w pewnym sensie, wydają się konsekwencją tego wyjściowego pomysłu, jest też to, w jaki sposób oni postrzegają w ogóle takie zjawisko jak patriotyzm. Tak jak już powiedziałem, nie ma tam wojny. W pewnym sensie wydaje się, że ta wojna nie jest możliwa bez pewnego rodzaju, pewnego specyficznego rozumienia patriotyzmu, którego Getańczycy nie posiadają. Ten cytat, który tutaj umieściłem na tym slajdzie, właśnie zupełnie jakby inaczej definiuje to, na czym może polegać patriotyzm, jako miłość do pewnej ziemi, ale miłość do ziemi, która nie musi być granicami w żaden sposób jakby podzielona. Tutaj w tym fragmencie, w tym cytacie przemawia jeden z bohaterek, których spotyka protagonista i pyta, tak, co to jest miłość do swojego kraju, czy to znaczy nienawiść do innych krajów. Tak? W takim razie to nic dobrego, a może to po prostu miłość własna. W takim razie to nic złego, ale nie należy z tego robić cnoty ani profesji. I tutaj z jednej strony wyraża się właśnie zupełnie tak, takie fantastyczne, alternatywna wizja świata, w którym patriotyzm może nie mieć takiej negatywnej, jakby toksycznej, antagonistycznej natury, tak? Że właśnie to pytanie, czy to miłość do kraju oznacza nienawiść do innego kraju, jest tu kluczowe. No a z drugiej strony też pewien sceptycyzm wobec, tak? Nie należy z tego robić cnoty ani profesji, mówi ten bohater, ta bohaterka, więc pewien sceptycyzm wobec absolutyzowania patriotyzmu, ale też wobec profesji polityków, którzy oczywiście lubią korzystać z tego patriotyzmu w swoich celach zupełnie innych. Zresztą to też pominę, tylko wspomnę, że też Genli Ai jakby jest, jako ten obserwator, obserwuje jakby wyłanianie się pewnego systemu autorytarnego w jednym z tych państw, do czego służy też propaganda uprawiana przez radio. Tutaj też ten cytat wydaje mi się też w jakiś sposób interesujący i też pokazujący, wydaje mi się, pewną uniwersalność, czy też pewną po prostu mądrość tej powieści i pewnych spostrzeżeń Ursuli Le Guin na temat tego, jak wygląda polityka na naszej planecie. Natomiast to pominę też w tym momencie. Także wracając do tego głównego wątku, bo to wszystko, o czym teraz mówiłem, o tym jako czytelnicy się dowiadujemy w trakcie
w trakcie jakby tej podróży Genli Aya i tych różnych właśnie nieprzyjemności, które go spotykają ze strony polityków głównie, z którymi ma do czynienia. No ale właśnie wracając do tego głównego wątku, czyli do tego pytania, czemu mu się nie powodzi, czemu on nie potrafi zrozumieć tych Getyńczyków i przez to właśnie nie udaje mu się ani żadnego z tych państw najpierw przekonać do zasadności dołączenia do Ekumeny, a potem w ogóle jeszcze ląduje właśnie w obozie i w zasadzie, gdyby nie ten Straven, w zasadzie nie tyle poniósłby porażkę, czy więc zginąłby w tych mroźnych odstępach tego świata. No i wydaje się, że patrząc na tę narrację, analizując tę narrację, że głównym błędem Genli Aya jest to, że on w tym świecie, chociaż rozumie, że ten świat jest zbudowany inaczej, to on jednak uporczywie wszędzie widzi płeć kulturową. Tam, gdzie tej płci nie ma, ani płci biologicznej, tak jak mówiłem, przez większą część roku oni po prostu nie posiadają płci, ale też nie ma, co za tym idzie, żadnych płci kulturowej. Tak? Nie ma to jakby powiązanie pomiędzy tymi dwoma aspektami tożsamości, nie jest takie oczywiste, ale on Genli Aya nie potrafi jakby przestać patrzeć za pomocą swoich kategorii i swojego sposobu widzenia świata. I tutaj ten cytat, który wrzuciłem, wydaje mi się bardzo znaczący. On tu opisuje gospodarza domu, w którym mieszka. Przypomnę, tak, Getyńczyka, więc postać androgeniczną, hermafrodytyczną. I pisze o nim tak, tak go wspomina wręcz. Był administratorem mojej wyspy. Myślałem o nim zawsze jako o gospodyni, z powodu pokaźnego zadka, którym kręcił chodząc, a także z powodu miękkiej, nalanej twarzy i wścibskiego, nieznośnego, ale dobrego charakteru. Był tak kobiecy w wyglądzie i zachowaniu, że kiedyś spytałem go, ile ma dzieci, jakbym pytał matkę. Spochmurniał. Okazało się, że nie urodził ani jednego, za to spłodził sporo. Był to jeden z tych małych wstrząsów, jakich doznawałem na każdym kroku. No i właśnie te małe wstrząsy, które on doznaje, nadal nie ułatwiają mu pokonać tego dysonansu. Bo tak jak ten fragment, wydaje mi się, całkiem dobrze to pokazuje, to Genli Aya niestrudzenie tropi ślady tej płci w wyglądzie tych postaci, w ich zachowaniu, w cechach charakteru, tak? I przypisuje tą ocenę, czy to jest bardziej kobiece, czy męskie, korzystając znów z kategorii, które są spoza tej kultury, spoza tego świata. Więc w pewnym sensie on uparcie właśnie upłciawia cały czas Getyńczyków i ujawnia w ten sposób też swoje dosyć zaskakujące, takie patriarchalne, czy wręcz takie momentami seksistowskie poglądy, tak, o kobiecości, o męskości, tak jak w tym przywołanym fragmencie, gdzie ta istota, w sensie ta bezpłciowa istota miała jakieś cechy kobiece, ale właśnie raczej tak w takim negatywnym, że tak powiem, odczytaniu tego, czy pejoratywnym przynajmniej. Także w pewnym sensie odsłania się w ten sposób Genli Aya z tym, że mimo właśnie, tak jak powiedziałem, rozumienia na poziomie intelektualnym tej różnicy, to jakby na poziomie emocjonalnym nie jest w stanie się uwolnić od swoich uwarunkowań, od swoich poglądów, od swoich opinii, jakichś takich też nieuświadomionych chyba na temat płci przekonań. No i przez to tak naprawdę też podnosi porażkę, bo źle ocenia zachowania Getyńczyków, przypisuje im nie takie motywacje, jak się potem okazuje już w fabule, niż te, które się okazuje potem w fabule, tak naprawdę jakby stały za ich decyzjami. I w tej ostatniej części powieści, w której, tak jak wspomniałem, Genli Aya razem z Estravenem ruszają w taką podróż przez północ, przez skuty lodem, taki fragment, muszą po prostu uciec i przez wiele tygodni spędzają razem w namiocie, ciągnąc takie sanie. To są takie fragmenty też niezwykle poetycko opisane, jeśli chodzi o sam język powieści. Tak, po prostu taka przygoda w takim odstępie, w takich właśnie mroźnych odstępach. No walka oczywiście z żywiołem, walka o życie i śmierć, podczas którego ta dwójka bohaterów się zbliża, tak? Genli Aya, wysłannik Ekumeny, jest Traven, tak, mieszkaniec tej planety Geten. I w trakcie tej ich przygody jasne staje się to, że nie dość, że Genli Aya właśnie cały czas źle widział
tak naprawdę Getyńczyków, źle ich postrzegał, to tak naprawdę pewien też ma problem sam ze swoją męskością. Tutaj wrzuciłem fragment, gdzie najpierw Genli Ai sam o tym mówi, tak, podczas tej przeprawy przez tę pustynię lodową, że ma problem z tym, żeby pokazać, tak, tutaj w tym wypadku, żeby pokazać, że cierpi, tak, że jest zmęczony, tak, i komentuje, że jego towarzyszka nie miał wyobrażeń o męskości, które komplikowałyby jego poczucie dumy. A z kolei Estraven też komentuje to, że widzi, że jego przyjaciel jest wyczerpany, wściekły. Ale zdaje się, że on uważa płacz coś złego albo wstydliwego. Nawet kiedy był bardzo chory i słaby w pierwszych dniach po ucieczce, ukrywał przede mną łzy z powodów osobistych, społecznych, seksualnych. Skąd mogę wiedzieć, dlaczego nie wolno mu płakać? Także tu też takie ciekawe w ostatniej części jest to odwrócenie, że po tym jak jako czytelnicy musieliśmy wierzyć w pewnym sensie tej narracji prowadzonej przez Genli Aya, tutaj dochodzi do takiego odwrócenia i teraz postrzegamy tego bohatera, który miał być naszym przewodnikiem po tej odmiennej kulturze z punktu widzenia mieszkańca tej planety, który po prostu patrzy na niego jak na też ten dziwny okaz, tak? Czemu on nie może płakać? Co za tym stoi? Czemu, co go, tak? Jakie są cechy mieszkańców Ekumeny, że nie potrafią się w ten sposób, tak? Takiej ekspresji nie mają, nie mają łatwości, dzielą się emocjami. Także w tej kulminacyjnej części tej powieści właśnie wydarza się też w pewnym sensie takie odwrócenie, gdzie możemy zobaczyć też Genli Aya w oczach innego. Ostatecznie więc ta powieść kończy się poświęceniem Estravana, który poświęca swoje życie, żeby w pewnym sensie nie tyle uratować życie Genli Aya, co też pozwolić mu odnieść ten sukces, czyli przekonać państwa Geten, planety Geten, żeby dołączyły do Ekumeny. I oczywiście ta jego śmierć, to jego poświęcenie jest też wynikiem tej więzi, która się między nimi zawiązała, tak? Bo im się udało, mimo jakby tej wzajemnej jakby obcości i różnicy, udało im się porozumieć, udało im się przeżyć razem, szanować się, w pewnym sensie też zakochać się w sobie nawzajem, bo podczas tej podróży przez tą lodową pustkę, to przez to, że ona trwa wiele tygodni, to Estraven też przechodzi tą fazę Kemmer, no i oczywiście będąc z Genli Ayem nabiera tych cech kobiecych i tam też oczywiście nagle pojawia się taka niejasność ze strony Genli Aya, czy on też nie jest w pewnym sensie przestraszony tą taką potencjalnością tego innego, w sensie, że Estraven, którego postrzega jako mężczyznę, którego ratuje, tak, z opresji, którego przeprowadza przez tą pustynię, nagle w trakcie Kemmeru staje się kobietą i to też jest niepokojące dla Genli Aya, co też oczywiście wiele mówi o nim samym. Być może więcej nawet niż o jakby dziwności tego świata. Także jako całość ta Lawręga Ciemności jest, wydaje mi się, taką niesamowicie wnikliwą opowieścią o przede wszystkim o trudności kontaktu międzykulturowego. Oczywiście, tak jak powiedziałem, też pewnym eksperymentem, przede wszystkim tak eksperymentem myślowym na temat odmienności seksualnej, odmienności płciowej, czy tożsamości płciowej i tego, jak bardzo nasz świat podporządkowany jest temu takiemu binarnemu podziałowi, jak te kategorie tego, co jest męskie, a tego, co jest kobiece w naszym zachodnim świecie są budowane poprzez wzajemne zaprzeczenie, tak, że męskość jest zaprzeczeniem kobiecości, kobiecość zaprzeczeniem męskości i że mimo tak pewnej arbitralności tego podziału, to mamy tendencję, żeby bardzo wierzyć, że jest to naturalny podział. I tak poprzez tworzenie świata, gdzie zupełnie co innego jest naturalne, Le Guin, tak jak wielu pisarzy i pisarek science fiction, każe nam po prostu zakwestionować pewne takie z góry przyjmowane założenia na temat świata i to zawsze jest w takim wymiarze jakby filozoficznym duża zaleta fantastyki naukowej, tej literatury, która każe nam właśnie kwestionować, zadawać pytania, szukać alternatyw,
czy to utopijnych, czy dystopijnych. Przede wszystkim jakby zachowywać jakąś taką czujność wobec tak, pewnych takich kolejnych myślenia, w które potrafimy wpadać. Więc ostatecznie jest to też powieść, patrząc na historię tej dwójki postaci, również o takiej jakby niespełnionej miłości między nimi. I takiej miłości tragicznej, niespełnionej, ale też nie dlatego, że była zakazana przez jakieś normy tej planety, ale też bardziej być może przez to, że była niemożliwa do zrealizowania przez wewnętrzny opór, jaki miał Genli Ai przed tym. Tak, strach przed taką jakąś prawdziwą transgresją, jaka by się wiązała z wejściem, tak, w relację z istotą, która jest właśnie tak inna od niego, tak, jest człowiekiem, ale zupełnie innym i właśnie przez tą płynność, niestabilność płciową, tak, i płciową, i seksualną w pewnym sensie, tak, więc podróż, którą Genli Ai przechodzi, a my wraz z nim jako czytelnicy, jest nie tylko podróżą jakby fizycznie poprzez tę planetę, ale też jakby widzimy to, jak on emocjonalnie, intelektualnie się rozwija, tak jak sam dostrzega te błędy swojego myślenia, te ograniczenia swojego myślenia i to, że ostatecznie, żeby móc odnieść ten sukces jako wyznacznik, jako wysłannik tej ekumeny, on musi się zmienić, tak? To nie oni jako mieszkańcy muszą zostać w jakiś sposób tak wciągnięci do ekumeny, zmienieni, tak? Tylko on jako ten pierwszy przedstawiciel, jako ten samotny po prostu antropolog na tej obcej planecie, musi po prostu się zmienić. Dlatego nie jest to tak naprawdę opowieść, jak się okazuje na koniec, o właśnie kosmicznym antropologu, który opisuje nam inność, który jest tak tym bezstronnym, takim rzeczowym naukowcem, rekonstruującym jakiś zupełnie inny świat, zupełnie nowy świat, że nie, że tak naprawdę on nie jest tym bezstronnym naukowcem, tylko jest osobą, która opowiada nam pewną opowieść o swoim własnym przeżyciu. I tak naprawdę tym odkrywanym innym w tej opowieści jest on sam. I na koniec to on zostaje zmieniony. I kiedy w jednej z ostatnich scen przylatują na planetę inni przedstawiciele ekumeny, to na tym etapie, po przejściu tego wszystkiego, co przeszedł, Genli Ai jest już tubylcem. Jest już w pewnym sensie stubylczony. Tak? On opisuje to, jak z tego statku kosmicznego wychodzą przedstawiciele ekumeny i on po prostu postrzega jako coś dziwnego, tak? On mówi, że przywitali się, tak? Ale wszyscy wydawali się coś dziwni, mężczyźni i kobiety. Dziwnie brzmiały ich głosy, albo za niskie, albo za piskliwe. Byli jak grupa wielkich, nieznanych zwierząt, dwóch różnych gatunków. Jak wielkie małpy z rozumnym spojrzeniem. I wszystkie w czasie rój, w Kemmerze. Także on na koniec w pewnym sensie przekracza to zrozumienie i w pewnym sensie staje się, odmienia się, tak, staje się inny, zaczyna w końcu widzieć ten świat zimy jakby oczami jego mieszkańców i właśnie w pewnym sensie jest to, wydaje mi się, też przesłanie, jedno z tych głównych przesłań Le Guin, jakie miała, jakby stało za tą powieścią Ursuli Le Guin, to przesłanie o właśnie obcości i jakby nieoczywistym wektorze czasem, w jakim się kieruje to nasze poszukiwanie. Także, że tak jak mówię, ten bohater, który zaczyna jako ten oświecony, racjonalny, bezstronny obserwator, na końcu tak naprawdę przechodzi też jakąś przemianę i dopiero dzięki tej przemianie jest w stanie zrozumieć właśnie inność tej planety, no ale też oczywiście własną inność. I to z grubsza byłoby tyle. Także dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie mojego wykładu.